Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek z Margonem. Tym razem jest to znowu odcinek z Krwawej Łaźni na 120 level. I z tego co widzę, to nie ugram. Znaczy, może coś ugram, ale nie postoję raczej długo na tej łaźni. Bo Hoffy. Znaczy tak, Werex tam jest. Razem z Hoffami oczywiście, z Gartoze. Zazwyczaj za chwilę wbiją inni jeszcze od Hoffów. I wątpię, żebym tam coś ugrał. Także ten... kto tu idzie? Gabcio. Super. Także ten, zobaczymy. Może coś się uda. Błogo mam takie jakieś, co niszczy panca. W Ekusie nic nie zmieniło. Jakie było takie mam. Pisaliście mi pod ostatnim odcinkiem, że żebym kupił dotyk. No ale szkoda mi trochę właśnie tych budków z Bacy, bo nawet one są dobre, nie mają dużo SA, unik. A z żywioła te buty to mają jedynie dotyk i przywracają. Statów jakichś takich wystrzałowych nie mają w porównaniu do tych z Bacy. Werex się pyta, czy walczymy. Jakoś na razie nie chcę z nim walczyć, bo z tego powodu już ma budki z Konga dotyk, które są mega kozackie. I w ogóle też sorry, że nie było łaźni na 40 level, ale to zazwyczaj było tak, że wbiłem, kilka walk było i na koniec łaźni był taki rage, że po prostu szkoda było mnie słuchać, bo takie głupoty czasami pierdoliłem, że głowa mała. Także dlatego się łaźnia nie pojawiała. A, jest Gartoze. Szybko zmienił mnie i bijemy z nim. Okej. To wszystko zależy te walki od jego gierki, która mu wbija tak często, że to jest nie do pomyślenia. Oczywiście od dotyku, bo dotyk ma chyba podwójny z tego co mi się zdaje. No widzicie. Tutaj dotyk, głęboka rana, podwójna, jeszcze wcześniej gdzieś podwójna wbiła i to się razem ze sobą pokrywa. Kolejna tam gierka mu weszła. No i widzicie. Już 16%, jeszcze gierka. Gierka mu weszła. Czekajcie, bo mam czasami takie lagi też w Margo, że... Unik. I razem mamy podwójny OR, ale co z tego, skoro ta jego gierka mnie ciśnie bardziej niż te jego hity czasami. No i kurwa dotyk. No i takie to są zazwyczaj łaźnie z Gartoze. W sumie co do tego dotyku mieliście rację pod ostatnim odcinkiem. Te komentarze pisaliście. Także no widzicie. Także chyba jednak się zaopatrzę w ten dotyk. I jakieś błogo by się wtedy z dotykiem przydało do tego. Ale wtedy bym miał trochę mniej niszczenia pancerzy. Ale ciul z tym. Dobra, zobaczymy jaki będzie event halloweenowy. Jeśli będzie jakiś dotyk, błogo dotyk czy coś fajnego, czy jakieś inne zbroje, to oczywiście tam spróbuję się zaopatrzyć w to. I dobra, z tego, że już taki krótki odcinek może wyszedł, to pokażę wam jak w skrócie moje konto, bo zazwyczaj na odcinkach tak nie chodzę po postaciach. Tutaj takiego topala mam,
Tutaj jakoś nie gram specyficznie, jedynie stoję na A2, więc po Eku nie możecie się spodziewać czegoś zajebistego, bo na Alku stoję praktycznie, nie wiem, tam kilka tam bić codziennie, bo też jakoś czasu tutaj nie mam na grę na tym koncie. Więc no, alias 260 razy, więc tak jak mówię, nie spodziewajcie się, że tu jakieś Eku będę miał pro zajebista, a gram tutaj już, nie wiem, jakieś, no nie wiem, jakieś już 3-4 miesiące. Oprócz stania na właśnie aliasie to nie ma nic, więc no, świat jaki, kataha. Jeśli byście chcieli ze mną popisać, jeśli chcielibyście ze mną tutaj właśnie porozmawiać, to chętnie piszcie na priv, bo zazwyczaj jak tutaj stoję, to nic się nie dzieje, a aliasa to mam szansę na złapanie jakąś 1 na 1 000 000, bo tutaj zazwyczaj w dzień jest tyle ludzi, że to głowa mała, nawet nieraz tu dochodzi do po 15 ludzi. Więc to ja mówię, jeśli byście chcieli porozmawiać, jeśli macie za dużo kasy, nie, czy coś takiego, jeśli macie jakieś temy, to możecie też wysłać. I z góry mówię, że to nie jest żadne żebractwo w moim stylu, tylko po prostu jeśli macie, nie, jeśli po prostu nie macie co z kasą zrobić, to po prostu możecie podesłać mi grę, a wam korona z głowy nie spadnie, więc... Więc tyle w tym temacie. Na katach oczywiście. Więc tak jak mówię, nie żebram o kasę, nic nie wyłudzę od was, tylko tak po prostu z czystej chęci. Jeśli byście chcieli podesłać, no to oczywiście możecie. No. Jest Alek. Zobaczymy, czy złapiemy. No i nie złapałem, jakiś mak złapał. I to tyle, co chodzi o kataha. A i z góry też pozdrawiam, jakby to powiedzieć, no, koleżankę. Tutaj macie nick. I może teraz sobie relegniemy gdzie indziej. Więc tak jak mówię, jeśli macie jakąś kasę, nie, jeśli w ogóle jakieś itemy, nie, jakieś fajne napala, to podeślijcie. I tak mówię, jeśli nie chcecie, to nie podsyłajcie, ja tylko z czystej chęci tak mówię. Jeśli chcecie, to podeślijcie, nie, to nie. Co bym wam tutaj jeszcze pokazał? Można tropa wejdę, bo ostatnio coś się filmiki z niego nie pojawiały. Jestem na zagaju. Ale tutaj nie będę dotykał klanowiczy. Może przejdziemy się na Macho zobaczyć, co tam się dzieje. Aha, nie mam kamyka. Dobra, więc nie pójdę na Macho. Ogólnie jakie mam plany tutaj na tym tropicielu, no to wbicie 300. Dlaczego 300? Nie pytajcie jakoś. O kurwa. Goni mnie ten tam czy nie, bo nie wiem. Dobra, co do planu? No to właśnie mam tutaj wbicie 300. I obstawić sobie E2 i w ogóle też jest możliwość stania sobie na Mad Dogu, na Furionie, Zigonie i na tych elitkach 300, wiecie, już nie pamiętam jak one się nazywają. Furion, Zorin, Artenius. Jest Mad Dog, jest Drzewo Życia, Nypcha i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. ITP, ITD. I resztę postaci znacie, no to na Zorze nie gram, na Gryfianie nie gram. Jeszcze mogę wam pokazać jedynie tego tanca. No to tutaj właśnie też czekam na ten event halloweenowy, żeby, nie wiem, powiem tak, jeśli by były te same itemki co w tamtym roku na Halloween, to bym właśnie kupił sobie ten mieczyk. Mieczyk, to była pompka z tego co pamiętam, tak, to była pompka na 40 level. Taka herko, co ma właśnie Werex na 4.0. Z góry go pozdrawiam również. I właśnie wtedy z tym tancem by mi szło dużo lepiej, bo na razie na tej łaźni to wszystko zależy od tej gierki. Jeśli dobrze powbija, to jakieś tam szanse z tymi paladynami mamy, tam mogę ugrać. Ale jak gierka nie wbije, jeśli tak gierka wchodzi po 200, po 300, no to wtedy już jest ciężko wtedy w tym tancem. Myślałem, że tu ktoś będzie urwany, jednak nie ma nikogo. W sumie to się nic nie działo takiego w tym filmie. Jeszcze pójdę
Albo w sumie nie, nigdy nie pójdę. I to by było na razie chyba na tyle w tym filmie. Jeśli wam się odcinek spodobał, oczywiście łapka w górę. W sumie to nie było nic takiego ciekawego. Jedynie poprowadzają was, tak w cudzysłowie, po moich postaciach. Nic, jeśli wam się odcinek spodobał, oczywiście łapka w górę. Jeśli nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zróbcie to teraz. A jeszcze przypomniałem, że dziękuję wszystkim za 2000 subskrypcji. Dziękuję z góry. Nie wiem, może kiedyś się pojawi jakiś specjal opóźniony z tej okazji. Nie wiem, zobaczę jeszcze co da się zrobić. Tak jak mówię, dziękuję za 2000 subskrypcji. Dziękuję za wszelakie komentarze, lajki. I to by było już tak konkretnie na tyle w tym filmiku. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to piszcie komentarz, zlajkujcie oczywiście ten filmik i na razie i cześć. Piona, do następnego odcinka, ludziska, cześć.